Polecimy tam i tu. Nie potrzebujemy słów. Dziś nam może brakuć tu. Tu na pewno nikt nie zacznie. Prawa góra dół. Sam pan leje się raz tu. Dzień daje was na ból. Leci z nami całe twardzie. Polecimy tam i tu. Nie potrzebujemy słów. Dziś nam może brakuć tu. Tu na pewno nikt nie zacznie. Prawa góra dół. Sam pan leje się raz tu. Dzień daje was na ból. Leci z nami całe twardzie. Siemaneczko. Długim, w długą takim oczekiwanym pewnie przez większość vlogu. Zaczynamy, aż już nie zaczynamy, bo już zaczęliśmy tydzień temu, żniwa 2022. Nie było filmów, pewnie co niektórzy wiedzą. Miałem własne tam wesele. Odbyło się teraz ten zeszły weekend. Także tam pochodziliśmy dwa dni. Była przerwa, chwila na zabawę. No i wracamy. Później lało po weselu, poniedziałek. Wtorek jeszcze pokropiło. Wczoraj tak ruszyliśmy na całego, cały dzień. Dzisiaj też, drugi dzień zaczynamy. No jak, no uciekamy z własną pszenicą. Wczoraj poszło chyba coś 8 hektarów. Zostało nam teraz praktycznie tutaj 2 hektary takiej pszenicy. Z tych wcześniejszych, a tak to zostały tylko te sianewa kukurydzy w listopadzie. One tam liczymy na większy plon, tam powinno być naprawdę dobrze. Te dotychczas sypią tak w granicach 6-6,5 tony, to zależy. Uwaga, mam tutaj Johnny, tutaj stoi z wózkiem. Tutaj się zapinali widocznie. O. Tutaj się spieli, pojechali tam dalej. No i co, jak co roku fent w transporcie. Johnny wozi wózek z federem i robi tam przy przeładunkach, czy tam big bagów, czy czasami też trzeba tam wysypać, nasypać, przesypać. Ten tur piękna sprawa, jak już mówiłem kiedyś. Pogoda dzisiaj też zapowiadają niby wieczorem deszcze, zobaczymy. Nas i tak oszczędziło troszeczkę. Tutaj te rejony pod Krakowem, Balice. Był niby grad w sobotę, ale taki nieduży, te zboża dalej stoją. W większości są trochę przypalone, zależy jeszcze w jakim dokładnie tam rejonie, ale gdzie nie gdzie są przypalone, gdzie nie gdzie nie. Nie ma na co narzekać, mogło być gorzej, jak zawsze. Niektórzy tam widziałem zdjęcia czy rzepaku, czy czegoś tam, kukurydzy. Susze są okropne, tutaj nawet nie. Wesele miałem w Sączu, w Nowym Sączu, niedaleko tam okolice, to tam był grad naprawdę w sobotę, kulki leciały jak pięść. Jak pięść, także są tam delikatne straty. No ale pogody nie przewidzimy niestety. Tamte pola tam widać wczoraj poszły pod kosę. Tam było 2 hektary pszenicy. Jedziemy tak po kolei dalej. Na jednym polu tylko nie byliśmy zadowoleni. Tylko że tam już piąty rok pszenica rośnie. W tym roku musimy pomyśleć o czymś innym. Tylko to takie miejsce jest, że kukurydza tam raczej nie będzie, bo są dziki. Nie wiem, możecie coś proponować sobie tam zasiać. Myśleliśmy o soi, aczkolwiek też kwestia przemyślenia, że może byśmy weszli jeszcze w soję, żeby ten płodozmian jeszcze trochę bardziej urozmaicić. Ale zobaczymy. Tutaj gdzieś powinien być. Pojedziemy sobie tam, nawrócimy. Jesteśmy przy autostradzie A4. No i daleko węzła Kraków. Tutaj dokładnie Morawica. Kraków Balice kawałek dalej. Tutaj już jest brat. Działa.
wrócimy sobie. Może się wyrobię. Elegancko. Zaczęliśmy żniwa, no w sumie już parę dni temu, ale był przestój, bo pogoda nie pozwalała. Kosimy pszenicę, teraz u siebie akurat. No niestety susza dała się we znaki, pszenica jest upalona. Na niektórych polach lepsza, na niektórych gorsza. Tu jest odmiana akurat chyba metronom. Z tego co pamiętam, to ona wygląda w sumie najgorzej, tak jakby najmniej odporna na te upały była. Mamy też patrasa zasianego, to patras wygląda dużo lepiej i sypie też dużo lepiej. Pszenica malutka, nie wiem czy ma 40 cm. Widać zresztą jak wygląda. Tu dużo mówić, no azotu dużo nie dostała, może i dobrze, że tego azotu dużo nie dostała, bo i tak by tego nie wykorzystała. To akurat jest takie pole, co zawsze tutaj było mokro, koła jak siekliśmy były mokre, kolejny się robiły. Z przyczepą traktorem to nawet lepiej było tu nie wjeżdżać, bo nie było szans wyjechać. No a teraz sucho, ani nawet w kolejnach po opryskach woda nie stoi, tam na dole pola. No i cóż. Wczoraj też siekliśmy, no to na lepszych polach plony to tak ponad 6 ton na pewno dawało, a na tych gorszych no to nie wiem, bo nawet może poniżej piątki jest. Zobaczymy jeszcze co pokażą pola siane po kukurydzy w listopadzie, bo tamtych jeszcze nie ruszaliśmy, mamy 6 hektarów zasiane po kukurydzy. Byliśmy tam zaglądać, no to wygląda to dość obiecująco. Na pewno dużo lepiej niż te pszenice po pszenicy, czy tam po pszenżycie i siane w terminie, to tamte po kukurydzy wyglądają dużo, dużo lepiej. Nawożenie było takie samo, na wiosnę wyglądały gorzej, a teraz wyglądają lepiej, no i nikt nie wie dlaczego. Gleba, klasa gleby w sumie podobna, tak samo. No cóż, nie ma co teraz zawidzić. Co jest, to jeszcze trzeba zebrać, byle zebrać, bo u niektórych nie ma co zbierać, bo gady takie przeszły, że szkoda gadać. Zresztą byliśmy świadkami w sobotę 23 teraz lipca w okolicach Nowego Sącza. Brat tam miał wesele. Było takie gradobicie, że auta pouszkadzane. Nie mówiąc o zbożu, które było koło domu weselnego. Patrzyłem tam z ciekawości, to no po prostu nie ma co kosić. Nie ma co kosić i no po prostu można się załamać. Jak to jeszcze ubezpieczenie ma, to... Ale tacy ludzie, co mają po parę hektarów albo parę pól, to na pewno nie ubezpieczają upraw. No, a ci tu przyczepa bardziej jest przepalona. No, tu,
tutaj wyżej pola jest, co niby teoretycznie powinno być suszej, jest pszenica lepsza, widać to nawet teraz. Bo tutaj jak się popatrzy, troszkę perzu wyskoczyło tu na środku pola. A od dołu, gdzie teoretycznie było zawsze mokrzej, to pszenica jest gorsza i są czarne kłosy. Być może też pewnego rodzaju nasza wina, bo nie pryskaliśmy na grzyba nawet drugiego. Jeden grzyb był tylko zrobiony, bo zboże było w miarę zdrowe. No i nagle niestety w czerwcu chyba było tak, że było trochę deszczu. Nagle się wzięło, ja już w polu nie byłem. No i wyszło jak wyszło. Być może gdyby były zrobione dwa, może na full opcji już trzy zabiegi na grzyba, to pewnie by to trochę uchroniło bardziej przed tą suszą i no i byłoby takie jak należy, no ale teraz to cóż, uczyć się trzeba na błędach i starać się potem tego nie popełniać. Zbierzemy, to zbierzemy, będziemy się z tego cieszyć. Mega idzie sobie, jadę na godzinę teraz 3,9, no 4,2, czasami 4,5. Jak jest trochę rzadsze, tak, tu w sumie mogę dać więcej. 4,8. Strat słupki nie pokazują żadnych. Wiadr mam na 880, klepisko obroty 900, bębna mucącego według instrukcji jest tam 1000 czy 1100, ale musieliśmy zejść z obrotami, bo strasznie śrutowało ziarno. Nie wpływa to jakoś negatywnie na omłot, on wymłaca się dobrze, zresztą pszenicy nie potrzebuje jakichś cudów, gorzej z przężytem. Do przężyta nieraz trzeba dociągnąć klepisko, obroty podnieść, ale to zaś zaczyna śrutować, no i tak to jest, kto kosi to wie. W sumie ukosiliśmy u nas, mamy chyba 15 hektarów pszenicy, może niecałe. Wczoraj skosiliśmy 6 hektarów, dzisiaj to będzie 2 hektary tutaj na pszenicę, no i w tym rejonie tu już nie mamy, czyli 8 hektarów skoszone, zostanie jeszcze 7. 7 hektarów zostanie, ale mamy to w innym rejonie, pewnie dziś tam już nie dojedziemy, bo jeszcze tu jacyś tutaj sąsiedzi chcą, żeby im coś tutaj skosić. A już jest godzina 15, po 15, także no pewnie zejdzie tutaj do wieczora, to dopiero będziemy atakować pszenicę tą kukurydzy po niedzieli, pewnie u nas jutro w sobotę i w niedzielę zapowiadają deszcz, także pewnie będzie przerwa, no w poniedziałek też. Ale w sumie weekend to przerwa może być jak najbardziej. Byle tylko gradu jakiegoś nie było nachalnego, żeby to nie ucierpiało, to będzie ok. Mieliśmy zasiane dwa kwalifikanty do siewu, które miały iść. Belisse i Bataje, jak ktoś tam ogląda, to pewnie pamięta. No niestety zrobiłem błąd, ponieważ po przężycie zasiałem Belisse. Niestety poszła na całą hałdę pszenicy, bo zdarzyły się kłosy przężyta. Nie chciałem ryzykować do siewu, to nie brać tego, bo potem przężyto by się zdarzało. Bataja tylko poszła, już jest skoszona wczoraj, poszła do Big Bagów, żeśmy ją odsypali, bo będzie młynkowana, bo była czysta. Także na pewno coś do siebie będziemy kupywać kwalifikowanego.
zastanawiam się tylko jaką odmianę, jeszcze muszę poczytać może te nowości, co jest symetria albo odboka. Zobaczymy, zachwalają. Jak ktoś ma jakieś opinie na ten temat, może się podzielić. No i tak sobie jedziemy. Tutaj był obok jęczmień zimowy, już skoszony dawno. Widać ziarnisko fajne, żółciutkie. Wilgotność jaka jest, dziś szczerze nie mierzyłem, bo jest na pewno dobra. Podejrzewam około 13%. Wczoraj jak kosiliśmy, jak wyjechaliśmy, było 14,3, 14,5, 14,7 się zdarzyło, ale z racji tych deszczy, które były i które znowu zapowiadają, to atakowaliśmy to. Raczej nic się z tym nie stanie, także... W tamtym roku było no, gorsze zbierane przężyto, nawet jedno siekliśmy pole takie 40 arów może tego było, co miało niecałe 16% i poszło na całą kupę z dobrym przężytem, wchłonęło się i nic, żadnej pleśni, nigdzie nic nie było. Potem przy sprzedaży żadnej wilgotności takiej dużej też nie było, także... Wjeżdżamy pod górkę tego pola, bo tu jest tak trochę delikatna górka i jest pszenica lepsza, widać to, widać, że jest lepsza, na dole jest gorsza, no cóż, może jednak warto zainwestować te tam 150-200 zł na hektar i zrobić tego następnego grzyba, żeby to jakoś wyszło dobrze. No cóż, nie będziemy przynudzać albo milczeć, nie ma tu co dużo gadać. Może jeszcze coś nagramy, na pewno będzie jakiś film pod muzykę. Brat coś nagrywał. Żadnego nagrywanego, zobaczymy jak będzie z czasem i czy jak to wszystko wyjdzie. Ewentualnie coś będzie z prac pożniwnych. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się i możecie się w komentarzach podzielić waszymi opiniami. Jak tam u was zboże sypie, czy upaliło, czy nie upaliło. To na razie, cześć.